Kretom diabeł w muzyce według chrześcijaństwa w kontraście do wschodnich praktyk duchowych. Diabolus in musica, czyli diabeł w muzyce, to termin odnoszący się do interwału trytonu, czyli interwału o rozpiętości 3 tonów, czyli 6,5 tonów. Ten interwał był uważany za jedną z najbardziej dysonansowych kombinacji dźwięków, a jego nazwa nawiązuje do przekonania, że używanie go w muzyce kościelnej mogło prowokować siły diaboliczne. W muzyce średniowiecznej tryton był rzadko używany, ponieważ nie pasował do ówczesnego systemu heksachordowego. Z czasem jednak kompozytorzy zaczęli wykorzystywać go w celu uzyskania dramatycznego efektu lub jako dźwięk prowadzący. Niektórzy twierdzą, że tryton był unikany w muzyce sakralnej, ponieważ kojarzony był z seksualnością i złą mocą, jednakże nie ma na to bezpośrednich dowodów historycznych. W muzyce ludowej i rozrywkowej tryton był i jest często używany. W harmonii klasycznej tryton jest uważany za dysonans, co oznacza, że brzmienie jego dźwięków jest napięte i nieharmonijne. W celu rozwiązania tego napięcia zazwyczaj rozwiązuje się go na sekstę małą lub tercję wielką. Jednakże w niektórych utworach muzycznych tryton jest celowo pozostawiany bez rozwiązania, co nadaje muzyce bardziej niepokojący i tajemniczy charakter. W kulturze wedyjskiej muzyka odgrywa ważną rolę w praktykach religijnych, a harmonia dźwięków jest ściśle związana z wewnętrznym porządkiem wszechświata. W wedyzmie interwał trytonu, nazywany także tritiya sruti, co oznacza trzecią część tonu. Jest to jeden z 22 mikrointerwałów sruti, które tworzą skalę muzyczną saptak. Tryton jest uważany za interwał o wysokiej energii i sile ekspresji, nie jest uważany za zły czy nieharmonijny, jak to miało miejsce w chrześcijaństwie w okresie średniowiecza. W tradycji wedyjskiej muzyka jest postrzegana jako środek do osiągnięcia stanu czystej świadomości, a dźwięki mają wpływ na dobre samopoczucie i psychikę. Wedyjska koncepcja dźwięków opiera się na idei, że dźwięki są częścią wszechświata i mają wpływ na naszą świadomość. Istnieje system dźwięków, nazywany także skalą muzyczną, zwany saptak. Saptak składa się z 7 dźwięków, a każdy z nich ma swoje własne właściwości i symbolikę. W skali saptak tryton, czyli interwał o rozpiętości 3 tonów, nazywany jest trishruti. W wedyjskiej muzyce trishruti jest używany jako jedna z 5 różnych odmian interwału trzytonowego, a jego brzmienie jest postrzegane jako pełne harmonii i równowagi. W wedyzmie tryton nie jest uważany za dysonans, a wręcz przeciwnie, jest uznawany za jeden z najważniejszych interwałów. Wedyjscy kompozytorzy i muzycy wykorzystują trishruti i inne dźwięki, aby wywołać w słuchaczu stan równowagi i harmonii, a także wzbudzić uczucia duchowe. W wedyjskiej tradycji muzyka odgrywa istotną rolę w medytacji i praktykach religijnych, co podkreśla jej znaczenie dla rozwoju duchowego i emocjonalnego człowieka. Chrześcijaństwo unikało dźwięków, takich jak tryton, które w innych kulturach były kojarzone z mistycyzmem, ponieważ w okresie średniowiecza w Europie Zachodniej muzyka była ściśle związana z religią i Kościołem katolickim. Wierzenia religijne ukształtowały sposób myślenia o muzyce i określały, które dźwięki i harmonie były uznawane za dopuszczalne w muzyce sakralnej. W okresie średniowiecza chrześcijańscy teologowie uważali, że muzyka może wpłynąć na psychikę i emocje ludzkie w sposób niepożądany, dlatego starali się unikać dźwięków, które były kojarzone z mistycyzmem i magią. W tym kontekście tryton był uważany za nieharmonijny i niebezpieczny dla psychiki człowieka, a jego stosowanie w muzyce kościelnej mogło prowokować siły diaboliczne. Jednakże ta koncepcja została ostatecznie odrzucona przez Kościół i tryton powoli zaczął też pojawiać się w muzyce sakralnej i kościelnej.